PiS prowadzi złą politykę zagraniczną na przykład, tak? Że cała polityka zagraniczna Polski przez ostatnich 20 parę lat jest polityką, która nas marginalizuje. W tej chwili jesteśmy nawet niepytani o zdanie w takich żywotnych kwestiach dotyczących naszego sąsiada Ukrainy, tak? Tylko jesteśmy po prostu pomijani w całym procesie decyzyjnym, tak? I nawet nie to, że nie decydujemy, ale nawet się nas nie radzą. Trochę z takiego wasala rosyjskiego staliśmy, czy stajemy się takim wasalem amerykańskim. To jest, ja wiem, że to jest w zależności tego świata, zależności gospodarcze, zależności też takie finansowe, zwłaszcza one są bardzo potężne. Cały ten spór o Trybunał Konstytucyjny, tak? To właściwie jest pewnym takim pośrednim dowodem na to, że te układy zagraniczne, one chcą wpływać na naszą politykę przez takie ustawianie naszych wewnętrznych rozwiązań, które będą dla nich korzystne. Cała ta polityka tego Zachodu jest w dużym stopniu też pozbawiona takich głębszych wartości. Jest to prawokracja, tak bym powiedział, to jest takie, że prawo ma rządzić, tak, że to jest ostatnia rubież tego wszystkiego, a żadne inne wartości, one są zaniedbywane tam w tych rozwiązaniach. Jestem za tym, żebyśmy wchodzili w różne sojusze, absolutnie uważam, a jeszcze najlepiej, jakbyśmy byli tych sojuszy no jakimiś organizatorami, czyli jakimś jądrem. I tu mamy szansę, żeby tego układu wyszehradzkiego, tego układu Międzymorza być jakimś centrum. Chociaż jest to trudne, bo nie do końca te państwa chcą tej naszej roli przestrzegać. No, ani nie chce tego przestrzegać, zwłaszcza tutaj nasz sąsiad Ukraina, który co jest co prawda to jest co innego, ale nie chce tego przestrzegać. Uświęcają niemalże swoich no takich okrutników, bandytów, tak, którzy nas mordowali i tak dalej, no to jest skandal i to jest tragedia. Polska polityka zagraniczna na to pozwalała, żeśmy nie reagowali tak, jak powinniśmy zareagować, a wtedy, kiedy jeden z Ukraińców rządzących, pan prezydent Janukowicz, który był wtedy wybrany, formalnie wybrany był prezydentem i nikt jego jakby tytułu demokratycznego nie podważał, bo to była obserwacja Unii Europejskiej i tak dalej. To kiedy on sprzeciwił się nadaniu banderze miana bohatera narodowego, tak, no to bardzo szybko tego Janukowicza byśmy zdegradowali, tak, no i w dalszym ciągu mamy do czynienia teraz z państwem, którego nie bardzo wiadomo na jakich wartościach oprzeć, jak nie utrzymać w całości, no bo oczywiście jest problem Rosji, ale problem Rosji trochę inaczej widzę niż pan to widzi, bo no, też jest podkręcana moim zdaniem taka jakaś psychoza ze strony zagranicy, ale również ze strony polskich mediów, ze strony polskich polityków, taka pewna psychoza zagrożenia rosyjskiego militarnego. Ja takiego zagrożenia nie widzę. Mi się wydaje, że to jest coś niesamowitego, żeby kraj, państwo, które oczywiście ma olbrzymią przewagę militarną, co do tego nie mamy żadnej wątpliwości, tak? Ale żeby to państwo, które przez 2,5 roku rękami i nogami broni się, żeby nie wziąć Donbasu, żeby ono chciało wziąć Warszawę albo Wrocław. No po prostu to ja tego kompletnie tak nie widzę. To ja uważam, że nie mamy się co obawiać Europy różnych prędkości. Przepraszam, jeżeli to jest prawdą, że Niemcy, Francuzi i Włosi chcą sobie stworzyć Europę własną, czy jakiejś tam wyższej prędkości, bardziej zjednoczoną, bardziej zintegrowaną, proszę bardzo, niech sobie tworzą. Europa niech będzie Europą różnych prędkości. Europa jako Europa różnych narodów, Europa wolnych różnych narodów dała światu to, czego żaden inny kontynent nie dał. Przez chrześcijaństwo, przez miłość, przez wolność dała naukę, kulturę, politykę, dała no, te olbrzymie technologie, dała po prostu życie światu. Więc wolnościowa Europa to jest dla mnie ważniejsza wartość niż Europa zbiurokratyzowana i opierająca się o literę prawa.
Taką Europę, tak ja widzę tą Europę, sługi, no ten układ, który się stworzył, ten liberalny układ, który demokratyczny, pseudodemokratyczny, który przyszedł po transformacji naszej, którą po pokonaniu komunizmu, to ten układ był eksploatujący te społeczeństwa. No Rosja, przepraszam, nam się podobała Rosja Jelcyna. No może nam się podobała, ale ona się bardzo nie podobała Rosjanom. Bo to była Rosja, która szła w dół, która według ocen takiego wielkiego ekonomisty światowego Stiglitza, ona straciła 60% swojego potencjału przemysłowego i to było podobnie jak u nas. W tym sensie podobnie, tak? Znaczy, więc to nie jest tak, że możemy z zadowoleniem patrzeć, jak inne narody się degradują, bo to z tego może być nieszczęście, tylko nic więcej, tak? W przyszłości, bo to są potężne narody. One zdegradować się nie pozwolą. Znaczy, ja w jakiejś perspektywie dalszej na tą politykę taką światową, na scenę światową, jak patrzę, to rozumiem, że z czym nasza cywilizacja będzie miała do czynienia, to z cywilizacją chińską. Z tą potęgą azjatycką, która nam, która się tworzy i która nas zalewa i towara. To przecież ten obszar Bliskiego Wschodu, począwszy od Iraku, to myśmy zdestabilizowali swoją polityką. My Polacy. No przecież jak to? Czy nasz grom nie brał udziału? Czy nasi chłopcy nie brali udziału razem z Amerykanami, razem z Anglikami w obaleniu Saddama Husajna? Czy oni są terroryści, a my jak zabiliśmy, nam ocenia się od 500 do 500 tysięcy do miliona, to my jesteśmy OK? I robiliśmy to wbrew prawu, bo nawet nie zapytaliśmy Narodów Zjednoczonych. Bo od II wojny światowej takie dwa warunki są, kiedy użycie siły zbiorowej, państwowej siły jest prawomocne. Jeżeli jesteś zaatakowany, albo jeżeli zgodzi się na to ONZ, Narody Zjednoczone. A tu nie było ani jedno, ani drugie. Ani Irak nas nie zaatakował, ani nie było zgody ONZ. Więc nasi politycy, którzy to popierali, dokonali przestępstwa wojennego. Tak można to powiedzieć. Więc to nie jest dobra polityka, proszę Państwa. Absolutnie. I z tego konsekwencją tam to, co się stało, to potem Syria, potem Egipt, potem Libia, co się dzieje tam. Teraz dopiero jakaś tam stabilizacja pewna się organizuje w Libii, no ale to tam zabijał każdy każdego. A to był kraj mlekiem i miodem płynący. No to cośmy zrobili właściwie? To Państwo uważacie, że to jest dobra polityka zagraniczna i myśmy w tym uczestniczyli. My Polacy, nasi demokratycznie wybrani przywódcy. Nasz prezydent Kwaśniewski, nasz prezydent świętej pamięci Kaczyński, nasz prezydent Komorowski. No to jak to było?